miłość, jak sztandar na drogi Bożego powołania, by swe marzenia przemienić w czyn i światu ukazać Ewangelią Pana. Z miłością szczerą i wiarą w duszy naprzód odważnie idź, przyjacielu, i niech Maryja swym płaszczem okryje codzienną drogę do wielkiego celu. W imieniu wszystkich dzieci naszej parafii, kochani kapłani, chciałabym Wam podziękować za to, że jesteście. Serdecznie, bardzo serdecznie witam. Nie reprezentuję żadnego zrzeszenia, tylko samą siebie. I zaczynam mówić najpierw do tych malutkich, właśnie eleganckich ministrantów. Bardzo się Wam zawsze przyglądam, jak nabożnie odprawiacie służbę liturgiczną w kościele i tak trzymać. Mam nadzieję, że wielu z Was pójdzie śladami naszego proboszcza i naszych kapłanów, i któryś z Was na pewno zostanie kapłanem. Przynajmniej mam nadzieję, że mój sąsiad nim będzie. Oczywiście gratuluję opiekunowi, ministrantom i pozdrawiam chórę, który śpiewa i gra, bo to naprawdę jest duże poświęcenie tego talentu wykorzystanego. Nie marnujecie czasu i bardzo dobrze, niech Was aniołki strzeżą. Teraz poproszę tutaj bliżej księdza Mariusza. Repetytorium będzie od księdza zaraz. Wszystkiego najlepszego, księdze Mariuszu. Pięknie, że ksiądz do nas przychodzi. Proszę drogę na pamiątkę. W tamtym roku się zgapiłam, bo ksiądz był, a nie było życzeń. Wszystkiego najlepszego i niech ksiądz do nas przylatuje. Dziękuję za mszę dla Uniwersytetu. Teraz uczelnie proszę księdza Piotra. Bardzo księdza lubię, jest ksiądz sympatyczny, zawsze pogodny, uśmiechnięty. Życzę księdzu sukcesu w szkole, bo naprawdę dzieci Pana kochają, ale ja też. Wszystkiego najlepszego. Teraz do odpowiedzi poproszę księdza Rafała. Proszę księdza, ja księdzu chcę podziękować serdecznie za piękne kazania, do których ksiądz się bardzo przygotowuje. Te kazania trafiają do różnych grup wiekowych i dla młodzieży, ale po nauczycielstwu księdza namawiam trochę do uśmiechu, bo ja się księdza boję, bo ksiądz taki poważny, że ma to. Bardzo na studia, ponieważ ksiądz jest wyjątkowo mądrym człowiekiem, bardzo łatwo wszędzie idzie wszystko tłumaczenie Słowa Bożego, także namawiam, bo ksiądz jest młody człowiek, może się jeszcze doczekam, że ksiądz jakiś stopień naukowy zdobędzie. Ksiądz proszę na pewno Panu księdzu pożyłem. Wszystkiego najlepszego, proszę księdza. Na pewno będzie wszystko dobrze. Ale ja się boję. Inni się wszyscy mogą bać się młodzi. No ale tak Pan poważny, taki ksiądz poważny, to ja się boję. Dziękuję bardzo. Drogi księdze proboszczu. Bardzo się nauczyłam, żeby księdzu w tym roku pięknie powiedzieć, ale jak popatrzyłam na jego przystojność, to ja wszystko zapomniałam. Podziękować za to, że ksiądz dba o naszą duchowość. Tak ksiądz pięknie, proboszcz dziękuję zawsze za naszą obecność, a ja właśnie nie mogę usiedzieć, bo bym chętnie wyleciała i też księdzu dziękowała, ale nie wypada, prawda? Więc dzisiaj dziękuję za wszystkie dziękowania księdzu proboszczowi. Dziękuję za cały kształt, bo gdybym wszystko wymieniała, co ksiądz robi, to byśmy do rana tu musieli być. Także dziękuję księdzu za wszystko, za cały kształt. No i chcę księdzu powiedzieć, że jestem wspaniały, że dba nawet o moje nakrycie głowy, zawsze mi ksiądz poprawia, że mi wygląda na człowiek. Dziękuję za życzliwe wszystkie
okaże życzliwości, co mi okazuje. Jestem wspaniały i dwa ksiądz o nasz uniwersytet. Pięknie ksiądz odprawił przegrażenie na 70 lat. Bardzo jestem za to wdzięczna. No i cóż, proszę księdza, po cichu księdzu powiem na koniec, żeby nie słyszały parafianki, bo one zazdrosne są. Mimo upływu lat, proszę księdza, ja dalej kocham księdza proboszcza. Miłował nas do końca i zawsze potwierdza swoją miłość przez pokorną służbę Kościoła. Obrzęd odmycia nóg to szczególny znak dany nam w Wielki Czwartek. Kapłani służą nam tak, jak służy Chrystus. Obecnie kapłan dokona odmycia nóg na znak miłości i służy bliźniemu. Przeżywajmy te święte znaki w duchu wiary, aby w naszym życiu realizowały się słowa Mistrza Jezusa Chrystusa, które dały nam przekazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował. Czeka takie głowy.